No cześć, witamy Państwa w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy w Jeleniej Górze. Mamy czwartek, w sobotę mamy Puchar Polski, a w niedzielę bike maraton. Taki jest plan. Startujemy na dystansie Classic. Pojutrze jest Maja Trophy Race. Trasa co do trasy, no trasa taka jak co roku. O wiele lepiej się nam ją jechało. Zdaje się łatwiejsza moim zdaniem. Tak. Ale to dlatego, że mamy lepszego skilla. Objechaliśmy trasę raz pełną i kilka razy po prostu pewnych tak, sekcji. Sekcje takie trudniejsze, takie jak serpentynki czy jakieś kamienie do wyskoków, no to porobiliśmy po 4-5 razy. Jutro też jest dzień, nie katowaliśmy się dzisiaj, wszystko na spokojnie. Więc jutro jeszcze objedziemy też na spokojnie. Teraz mamy 20:30 i jedziemy zaraz do kwatery i do sklepu, nie wiem, ale jedziemy coś zjeść i się rozpakować, więc... Widzimy się w następnych klipach. Dzień dobry, witam Was teraz w naszym przejściu po pokoju. Tutaj mamy telewizorek, piękny radiator, jak to się mówi. Tutaj mamy jakiś stoliczek, rozkładane łóżeczka. Zapraszam teraz dalej, proszę wejść. Tutaj jak widać, mocno zaawansowany fridge po angielsku. Tutaj już blacik, bardzo ładny blacik, czyściutko wszędzie. Mamy bardzo ładny aneks kuchenny, szafeczki. Zapraszam dalej. Co ciekawe, Piotrze, pójdź z drugiej strony. Co ciekawe, toaleta ma dwa wejścia. Jak widać, w bardzo pięknym stanie. Prysznic. Tutaj trochę syf. Kibel. Proszę bardzo. Amerykańskie. Sikalafon. Proszę, zapraszam dalej. Tutaj, w tym pokoju. Proszę tam, nie patrzeć. W tym pokoju będzie się odbywać piękno i kunszt dzisiejszej wycieczki. Albowiem Mroczna Wieża. Tak. Mroczna Wieża. Będzie oglądane. Obejrzeliśmy tylko pół godziny przez 3 godziny naszej jazdy. Jesteśmy zdeterminowani do tego, aby obejrzeć to dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie tego i zapraszam do kolejnych klipów. Pyszne racuszki tutaj z dżemikiem i nutellą. Zaraz będzie oglądany filmik. No i Michał. Mroczna Wieża. Z mokrym afro. Witamy Państwa bardzo serdecznie, mamy już piąteczek, mamy godzinę 9:16 i właśnie podążamy do Biedronki, żeby kupić truskawki, przynajmniej ja, a reszta nie wiem co. Więc dowiecie się w sklepie. Jak mogą nie mieć w Biedronce truskawek? Musiałem wziąć borówki, sąsad. Piękna tutaj potrawa, śniadanko, no i Konrad. Idziemy teraz do apteki kupić akatar i maść dla ust dla mnie. Potem idziemy do sklepu. Byliśmy już na objeździe trasy, umyliśmy rowery, umyliśmy się wszyscy. Tak, a na wieczór przygotowaliśmy sobie dwa filmy regeneracyjne, no, jak to nazywamy. No i będziemy chillować w pokoju. Są te duże? Już jesteśmy w naszej rezydencji, chillujemy tutaj ładnie z Konradem i Michałem i oglądamy film. I witamy Państwa w sobotę o 9 rano w naszej kwaterze. Spożywamy ostatni posiłek przedstartowy. Ja oczywiście bułeczki z dżemem, a Konrad... Ja mam owsiankę z białą czekoladą i żurawiną. No i do tego łyżka tego masła orzechowego, żeby sobie zasłodzić trochę i... No i żeby to w ogóle zjeść. Tak więc jemy i śmigamy na start zaraz. Raczej na miejsce startu. Zmierzamy właśnie na miejsce startu. Mamy godzinę 9:30. Idziemy kibicować dziewczynom, bo mają za półtorej godziny start. Lub za pół godziny? Coś tego typu. Więc do zobaczenia na starcie dziewczyn, jego oglądania. Nie
Szczecinka, warszawski, kukulanski, numer 177. Leć. Witamy w relacji postartowej, już dawno po starcie, ogarnięci, umyci. No ja jeszcze nie umyty. Idziemy na start elity mężczyzn, ponieważ elita kobiet już jest dawno na trasie, mamy godzinę 15, o 14 wystartowali. Co do samego startu, ja zaliczam go do udanego. Bardzo mi się podobała trasa, start udany, dużo zjazdów, co mi się podoba, kilka cięższych podjazdów. Bardzo techniczna trasa. Ukończyłem 31 albo drugi, nie wiem, na około 70 juniorów, dokładnej liczby nie znam. No i w sumie to tyle u mnie. A co u Ciebie, Konradzie? No ja dzisiaj rano okazało się, że mam swoją karbonową sztycę rozwaloną, pękła mi, przez co musiałem wymienić, miałem ją za krótką, no ale jechałem jakoś. No i jakoś po pierwszej okrążeniu, tak jak jest to, no 200 metrów do mety, zeszło mi całkowicie powietrze. Gdy już biegłem jako ostatni zawodnik do boksu przed metą, powiedzieli mi, że limit czasu minął, no i już stwierdziliśmy, że no nie będę kontynuował, no i tyle, zszedłem z trasy. Ukończyłem, no jutro mam nadzieję, że coś lepiej pójdzie. Z Piotrusiem liczymy na co najmniej w piąteczce Open. No nie wiem, jak to wyjdzie w rezultacie, na pewno się jutro dowiecie. Znaczy na pewno się dowiecie w tym filmiku. Zaraz. Tak, zaraz na pewno. No bo teraz co, nagramy tylko elitę mężczyzn, trochę jak jeżdżą ładnie. No i co, idziemy odpoczywać i jutro się widzimy wtedy. No. W lokalu naszym gotujemy makaronik, więc będziemy spożywać wieczerze. Mamy godzinę nie wiem którą, a potem pójdziemy wieczorem na pizzę i będzie super. Jesteśmy teraz na pizzy z super ekipą tutaj Zerka Aluminium Team. Pozdrawiamy. Czekamy na Epic Supreme, duże pizze. Oczywiście 38 cm. Jest 20:20, jemy pizzę, przed chwilą zjedliśmy makaron. Ładowane węglowodany były na jutrzejszy maraton. Będziemy się ścigać o podium na Open, miejmy nadzieję. Oby. Ale my tu też. Jak to Open. Także zjemy pizzę i damy relację, jak było. Muszę wygrać to Open. Ile to jest ten maraton? Nobody wants to tell me the one. Mamy godzinę którąś tam? 11.
I zaraz idziemy spać, jeszcze tylko obejrzymy film, ja się pójdę okąpać. No i wyrolować. I do jutra na starcie bike maratonu w Jeleniej Górze. Mamy godzinę prawie 9:00. Wstaliśmy niedawno. Teraz będziemy jeść, pakować się, wymaldowanie z kwatery i jazda na start bike maraton. Wynosimy się z tego lokalu. Idziemy na rozgrzewkę i na start, więc widzimy się po starcie tak naprawdę. Do zobaczenia. Pozdrawiamy z Michałem. Pozdrawiamy. Bryłka, nowa wieś książęca WKK, to jest lider wierszów 2 na miejscu drugi, zwycięzca Adrian Doruta, Żoły, Krias Trenk, Fejs. Bardzo dziękujemy zawodnikom. Panienu Szyłyczką, zaprezentam. Więc to było na tyle dzisiejszego odcinka. Dzisiejszego, trzydniowego, czterodniowego. Czterodniowego odcinka. Teraz idziemy spożyć wieczerze w pięknej restauracji. McDonald's. Piękna jest pogoda, w ogóle strasznie gorąco. Strasznie, około granicy 30 stopni około. I chcielibyśmy się z Państwem pożegnać i do zobaczenia. I chcielibyśmy jeszcze podziękować za oglądanie, wsparcie i za to, że naprawdę niektórzy z Was nas naprawdę zatrzepiają i mówią, że no podobają się filmy, które Piotr składa. Dobra, więc dziękujemy, widzimy się na następnym odcinku. Ciao, ciao. Czyli to będzie już Lublin. Dzięki za oglądanie, zostaw łapkę, suba. Ciao, ciao. No i pan Paweł!